Moi drodzy, mam giga problem, bo zaraz mam koncert, ale nie mam transportu do niego. Co mam zrobić, przyjaciele? Nie mam ani samochodu teraz przy sobie, ani nic. Jestem w wiosce i co mogę począć? Tylko pytanie, tu byli gdzieś moi przyjaciele. Gdzie jest Lolo i Bolo? Gdzie ja ich znajdę? Lolo, Bolo, gdzie jesteście? Może o, tutaj widzę. Co się dzieje? Jakie oksy, co jest? To se dzieje, no takie widzi, skąd to skończcie. Co to za okulary? Ogólnie my z Bolem znaleźliśmy nową pracę, będziemy konduktorami. Dobra, ja rozumiem wszystko, tylko ja mam mało czasu. Chodzi mi o to, czy macie jakiś środek transportu, bo nie mam jak dojechać na koncert i mam problem, bo widzowie tam będą czekać na mnie, a ja nie mam jak dojechać tam. O nie, dobra, musimy się spiąć. Ja mam pewien pomysł, Bolo, skoro my jesteśmy konduktorami, to przecież możemy postawić kolej. Jaką kolej? Jak wy zdążycie całą kolej postawić, żebym ja zdążył dojechać na koncert? Patrz, co ja mam w ręce, widzisz to? Co to jest? Oj, patrz to. Na luzę. Tory? Tory, normalnie zbudujemy stację kolejową i dojedziesz na koncert na czas do swoich widzów. Okej, jeżeli to zadziała. No dobra, ale to mamy mało czasu w takim razie. Moi drodzy, oczywiście subskrybujcie, stawiajcie łapy, wpadajcie na Palion Style, nowe rzeczy, mnóstwo nowych rzeczy jest na stronce. I co? No to ja, widzowie, muszę śpieszyć się na koncert, a wy kupujcie na koncert bilety do Warszawy. W Warszawie koncert będzie 18 sierpnia. Są jeszcze bilety, link w opisie, jeżeli chcecie mnie spotkać i pośpiewać ze mną piosenki. Dobra, co my tu jest jakaś skrzynka? Coś przygotowaliście? Ogólnie to my chcieliśmy zbudować już tą kolej, ale dobrze się składa, że jesteś, bo zbudujemy ją razem. Jak to działa? Patrz, ogólnie... To można tak stawiać? Można, patrz to, można zrobić tak. Oj, usunąłeś mi blok. Co ty gadasz? Usunąłeś mi blok, jest problem. Jaki blok? O, patrz. Mogę zrobić teraz tak i kliknij prawym w tą kolej, w ten tor i możesz go przesunąć do przodu. Jak? No musimy mieć ten blok i nie patrz. Nie mogę, kliknij, aby... Oryginalny był usunięty. Patrz. Ty. Lasy. A, bo to twoje. A... To moje. Czemu nie mogę stawiać? A, to musisz masz ten. A, bo to nie to. Tak, już rozumiem. Dobra, to musimy budować tak najszybciej. Zbudujmy najlepszą kolej. Ja nie wiem, dokąd to było. Musimy gdzieś może... Wiesz co, mi się zdaje, że musimy przez górę przejść. Ja zrobię miejsce i nie polecimy przez górę. Damy radę? To będzie na skróty wtedy. No wykupimy tunel. Będzie super. O kurde, ja to źle zrobiłem, trzeba zrobić. Czekaj. Dawaj, na to. No i do przodu. Patrz. Ale to się nie stawia tak jak ten. Nie ogarniasz, patrz. Trzeba przytrzymać, tak. Nie? No nie, kliknąć raz. Tor. Serio? Kliknij raz i lecisz do przodu. Naprawdę? Patrz, no. No i co? No klikasz prawym i lecisz do przodu i klikasz prawym. To trzeba trzymać. No nie, chyba. No klikam prawym i się jedno stawia. Dobra, jeszcze raz, poradnik od maszynisty. No. Masz w ręku tor, kliknij prawym przyciskiem na tory. No. I a, zaraz na tor. No. No ej, ale zrobił ogromny tor jakiś. Pyk. A zrobił. I patrz, zepsuło. No nie, zepsuło się. Bo my nie możemy używać takich tych. O, patrz, jak ładnie, pięknie. Czekaj. Dobra, to już mamy... To a jak zrobić jakąś stację i tak dalej, bo takie trzeba rzeczy porobić. Musimy ją zbudować, więc szybko pierwsze bloki i budujemy stację! Nie, no co wy gadacie? No, tylko ja mam pomysł, bo oczywiście stacja musi być żółta. No nie, to co? No nie, dobra, nie ma sens, niech będzie niebiesko-żółta, bo wy mi pomagacie się dostać dobra, do tego. Dobra, dawaj, Bolo, to bierz niebieski i dawaj budujemy stację kolejową. Niebieski. Trzeba zrobić też plan drogi, nie? Żeby było... Cześć, czyli tu będzie stacja. A stację możemy po prostu z daszkiem zrobić, mi się wydaje. Nie wiem, czy zamknie to, bo wy zamykacie teraz. No zamykamy, no ale patrz to, my tam będziemy już bilety jeszcze sprzedawać. Aha, no jeszcze bilety dobra, sprzedawać. Okienka trzeba zrobić. Okay. Takie chyba jakoś zalobić, nie? Dobra, no tutaj dajemy takie coś, ale tu robię daszek. Dobra. Dobra, ja robię podłogę, ale musimy się zdążył na koncert. Zdążę. Dzięki wam, zdążę. Robimy tak, set. Yellow concrete. Patrz, pyk. Dobra, drzwi. Let's go! To wszystko pięknie działa. O, super! Ale super, fajnie. Wszystko to działa jak tak należy. Tak? Ja nie mogę, dobra, teraz trzeba to postawić. I wiesz to, ja mam skrzynka. Biały. Zrobimy teraz tak. Kurczak! O nie, sorry. Ty. No, po angielsku napiszemy ty, ry, a i ny.
Tren? Gdzie ty to piszesz? Tutaj. A, że to jest ta stacja. Ja nie mogę. Ja to faktycznie normalnie pociąg będzie działał i on będzie jechał? No naprawdę, zbudujemy normalnie pociąg. Co ty gadasz? Ja w to nie wierzę ty. A. Czekaj, czyli teraz trzeba co? Trzeba teraz... O, tu już mamy, widzę ten, tu szkiełko dam w takim razie. Dobra, dobra, ale pamiętajcie, żeby zbudować, żeby postawić blok stacji, nie? Bo żeby to musi być bardzo ważne być. A, blok stacji, okej. Tak, blok stacji. I dobra, i tu robimy peron. Dobra. Dobra, mamy szkiełko. Robione, dobra, blok stacji, czy blok stacji... Bilety są? To jest blok stacji. Dobra, blok stacji, mam i to postawić gdzie? Gdzieś tutaj, obok. Tak, dokładnie, no. Dobra, postawię go tu. Ale a po co go z tej strony? Z tej strony tu? Patrz, robię tak, cyk i cyk. Dobra, mamy to, mamy stację i teraz trzeba co postawić? Żeby pociąg się powstał. No co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście zrobić, żeby była stacja, no to patrz to. Czyli co? No co? Stacja już jest. Ale stacja jest nieotworzona. Spójrz nowy pociąg, no. O, teraz dopiero, patrzcie to. Co ty mówisz? Od wyboru do koloru, ale chyba będziemy... Co ty gadasz? A jak potem kolejne dołożyć? Da się zrobić więcej tych? Będziemy musieli to przetestować. Robimy najpierw w takim razie lolowy ten. Patrz co ja zbudowałem, żeby nie wypaść z toru. Żeby nie wypaść. Ej, nie zabijaj! Musiałem! Robimy tego, lolową tą, tak żeby to musi przejechać. No pewnie! Zróbmy każdego wagonik. Ej, ale to jest w ogóle za nisko przez tu stację. Damy radę. O nie, to się łączy! Czekaj, to trzeba zrobić. Nie, tak będzie git. Dobra, a to? To nie jest połączone? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, w każdym razie. Ja nie mogę. Trochę za blisko. Dobra, czekaj. Za małe jest, no wiem właśnie, czekaj, a to... Jak to potem aktywować? No wystarczy, potem będziemy musieli zrobić normalnie siedzenia i w ogóle wszystko, ale wiecie co? Ja bym też, jak zrobimy już ten kawałek pociągu, to my musimy potem dbać o to, żeby tory były też dobrze zrobione. Tak, żeby się pociąg nie wykoleił na koncert, no pewnie, no, że tak. Prawda, dobra, ja też zrobię coś dobra, takiego. Ja bym zrobił takie pojedyncze te okienka. O, dobra, czekaj. Jak to w pociągu, cyk. Lubicie w ogóle jeździć pociągami? No przyjemnie się jeździ pociągiem, nie? Ja bardzo lubię pociągi, są super. Dobra, teraz tu, tutaj, tu. I tu. Tu ty pociąg, dobra, jest ładny. Jakieś okno na świat. Jak zrobię z góry? Tak, po prostu. Na razie zróbmy jeden na pokaz i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Właśnie, po prostu. No. Tak, musimy zrobić. Dobra, a jak złączyć jedno z drugim? Oj, to tam będziemy też potrzebowali chyba jakiegoś złącznika, ale tego jeszcze nie wiemy, bo my jesteśmy pierwszy dzień w pracy, wiesz? Okej, dobra, to muszę na razie odłączyć. Dobra, no, tutaj jest gitarka. No, wygląda to jak pociąg, nie ma co! No, to prawda. Nie ma co, wygląda to jak ciapąg. I tutaj przy okienkach będą siedzonka. To jest siedzenie? No. A takie, co? Przecież git, jak jakiś nocnik to wygląda. No co ty gadasz? To jest niewygodne zadanie. Mega dobre. No dobra, mamy to i co teraz, jak już jest zrobione? Bo już mamy zrobioną jakby kolej. Tylko teraz będzie trzeba stworzyć... Dobra, no nie łączy się to z niczym chyba. Mamy harmonogram normalnie pociągowy. Jaki harmonogram pociągowy? No zobacz, gdzie ty jesteś? Masz papilon. No. Tutaj ci wyrzuciłem. Musisz zakliknąć, patrz. Koszalin? No, normalnie do koszalina. Na dzień dziecka, let's go. Czekaj 5 sekund, co jest grane? No, tak będzie jechał, będziemy musieli tutaj podrobić. Mega mosty. Problem jest, ja bym chciał wiedzieć, jak się dodaje jakby drugie rzeczy, nie? Dobra, ekipa, robimy kolejny ciągnik. Ja mam takie fajne drzwiczki. Te drzwiczki damy tutaj, o. Jo! Dobra. Ej, mocne! Ej, jakie zastosowane! Patrz, tak na bok lecą. Dobra, ja siedzę i możemy jechać. No, fajne. To jest kolejne. Dobra, musimy zrobić, daj ten kolejny złącznik na ziemię gdzieś tak, no w tym miejscu może być. Zrobimy drugą taką tą. To teraz bolową róbmy, teraz niebieską. Bolowa. Możemy robić podobne, a u Bola zróbmy już nie miejsca pasażerskie, tylko może coś takiego innego mi się wydaje. Siedziały zróbmy. Wypadł stąd! No, ej, co ty robisz? Nie ma go, co? Bolo! Moja. Ja cię skręcam, ty, mocne. Mocne, dobra, patrzcie, dobra. Tak, jest równo. Teraz tutaj dam z wełny. Dobra. Żeby wszystko się ładnie łączyło. A zróbmy jakąś jedną powaloną, taką wysoką. Ciekawe, czy to zadziała, jak będzie takie wysokie. Ej, ale nie wjedziemy wtedy do tunelu. Jak nie wjedziemy?
No nie, byśmy musieli zrobić mega ogromny tunel. Mamy radę, Lolo. No dobra, dobra. Nie takie, nie takie rzeczy się robiło przecież. Zbyt mała jest ta. Nie, no. Ta odwola jest mniejsza, mam wrażenie. Bardzo chyba. Mała jest, nie podoba mi się to. Lolo, ty za wszystko ją jest trochę mniejsza. Ale co, ta odwola jest mniejsza i bardzo odbola, dobrze. Odwola jest trochę mniejsza. Będzie, specjalnie tak zbudował. Za krótka jest, ja chcę dłuższą. Czemu odwola jest taka mała? Wagon dziecięcy, dobra, nie tak będzie. Ja będę sam tutaj spał w niej. No to nie jest takie, wiesz, to. Dobra, ja będę sam mieszkał w niej po prostu. To będzie przejście, 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 przejście. Dobra, no i co? O, siedzonka. Też siedzonka chcesz mieć? No. Może, no ej, ty może starcy, nie? Ty będziesz miał tego. Nie, ja chcę łóżko, pa. Ej, dobra, a jak zrobić taki łącznik, żeby to nie, było to będzie... to na koniec chyba się robi, to na koniec. Na razie no budujemy. Tak, ale żeby to było takie skrętne, bo mi się zdaje, że może być tak, że przy zakręcie się wykoleimy. Nie, no co ty. Będzie na luzie. Na luzie. No dobra, dobra, nie wiem. Ale Bolo ma sypialniany. Wow, no nie wiem. Ej, ale super. Też mi się to niezbyt podoba. No każdy by chciał jechać twoim, bo ty masz łóżka. No. Ale ja mam dużo łóżek, jak na jakąś wycieczkę. Lolo, postaw, Lolo, postaw kolejny, lecimy. A to wystarczy kliknąć na tor prawym przyciskiem. Jak na tor? No łapką. Masz łapkę. Zero. Wystarczy. To. Ja musimy dobra zrobić to w tym miejscu. Zróbmy teraz taką celoką. No teraz robimy. Nie, wy nie umiecie robić pociągu. No robimy teraz taką dużą. Znaczy, może być wąska, ale wysoka, o. A może długa wystarczy, zrobimy co? Nie, długa, wolę wysoka, bo będzie ciekawsza, mi się wydaje. Zrobimy. No dobra. O kurwa, ona będzie ogromna. Dobra, dawaj. Może dwa na raz postaw. Dawaj. Trzy jakby tu, no. No to masz. I teraz tak. O kurde. Patrz, stop. Wow, ale długi ej, dobra, gigant. To będzie kot. Ej, a możemy o jeden celce zrobić? Czekaj, daj jeszcze jedno. Jeszcze jedno? No na równo, żeby było. O, idealnie chyba. Chyba idealnie dałeś. No nie idealnie, ale trudno. Albo idealnie. Jakie wielkie. Dobra. Tyle chyba. Tak, żeby teraz jest równo. To jest idealnie równo. Ej, ale wielkie. A jeszcze jeden? Celcą? Nie, teraz się nie robimy. Nie przesadzajmy. Ja bym chciał. Nie, Bolo, nie przesadzajmy z takimi rzeczami. No dobra. Dobra, tutaj będzie ciap-pong, tu trzeba zrobić drzwiczki zaraz. Robimy to jeszcze, o kurde. Jakie wysokie, może jeszcze, dwa piętra zrobimy. Jeszcze dwa piętra. Dobra, to będzie najbardziej zwariowany pociąg, nie, na świecie. Ja nie mogę. Dobra, i dawaj teraz tak. Ja bym chciał się takim przejechać. Patrz, i to będzie tak. Kolorowy? To będą dobra. 20 do góry. Dobra, szkiełko, zielone szkiełko, moi drodzy. A my na stacji nie wjedziemy w ogóle. Cyk. Jak nie wjedziemy? No, znaczy tym zielonym na pewno nie wjedziemy, bo jest za wysoki. Damy radę. Dobra. Na stację nie, ale co, już nie będziemy wracać chyba, nie? No wiadomo. Cyk, dobra. Tutaj walne drzwiczki. Tu walne drzwiczki. Tu musimy lecieć. Tu walne drzwiczki. Jocie kręcę, pa. Myślisz za git, czy nie? No, tutaj ja damy... myślę, jeszcze wyższe! A to ja bym zrobił wyżej, bo więcej miejsca. Zrobiłbym to tak bym to zrobił. O kurde. Patrz, robisz tak. Kotek fajnie! Tak. I tak. O, teraz perfecto! Teraz perfecto! Teraz dobra, jest klasa światowa. Teraz to dobrze wygląda, no. Dobra, tu normalnie się schodzi, dobra, normalnie się wchodzi. No to już się nie. Dobra, jest idealnie. Dobra, teraz trzeba zrobić to. Tak, no, trzeba tu zamurować. A Lolo, co ty tam kminisz jeszcze wyżej? No, ja robię tam. Na razie. Jakie oni wysokie! Jak to wygląda? Jak jakiś autobus? Jakiś starego putera. No, a mój naprawdę wygląda jak taki pyltek ściasnięty. Odwola jest taki macipeńki. Dobra, ja tu robię. Czekaj, czy ja tu mogę sobie zrobić normalnie. Ty. Robię z czerwonymi kanapami. O ja! Luksus. Tak zwany. Luksusowy. Dobra. Jak to wygląda? To jest premium po prostu. O i siedzonka, no. Tutaj jedno, tutaj to. Patrzcie, te pory dobrze wyglądają. Dobra, tu i tu. No i klasa, ale pojdź, ale kurde. Ale kolej się zrobiła, ty. Ja cię kręcę. Oho, no na stację by to nie wjechało. A jaka ładna stacja w ogóle? No fajnie. Na stację by to już nie wjechało niestety. Ale możemy, robimy jeszcze innym członkom palionowa? No możemy, dawaj. No możemy.
Można zrobić taką jakiegoś jetlaka. Zróbmy milki, bo... milki różowe, będzie tak kontrastować, no. Różowy, bierzemy tak, różowe to i bierzemy różowe to. Dobra, z milki trzeba jakieś takie dziwne zrobić, co? Dobra, ja robię. No taki, że ty jesteś nimi. Ale co? Że dziwny. Ej, bo tutaj na dole to, a u góry damy. Tylko trzeba dać. O. Na jednym to będzie jechać? To nie da rady jechać na jednym chyba. No to nawet mniejszy robimy, a to takie. Na moje jest na trzech. Czekaj, bo coś się nie. Ej, albo zróbmy takiego pędzka na jeden. Czekaj, to trzeba zniszczyć jeszcze raz, dajmy tak na równo, żeby, bo to musi być równo wszystko. Bo boję się, że jak potem to puścimy, to. To nie poleci. O, dobra. I czekaj. Co się robić? Dwa starczą chyba mi się wydaje. Ale patrz, teraz będzie to mega spokojnie. Aha, pokoju. Że taki, okej, okay, taki złączony. Tak, no. No dobra. Dobra, tu no damy. No to pojedzie. A czemu tu jest? Może jej taki, jej grubszy zrobić ten ciapą, czy nie? Czy taki samochód? Ej! Czy robimy taki, żeby się zmieścił wszędzie? No taki, żeby się zmieścił, bo musimy tą górę musimy przejechać. No dobra, o. Dobra. No tak, na koncercik. Kurde, ale to długo zajmuje, musimy na koncert zaraz mykać. No właśnie, dawaj szybciutko. Cyk, cyk, dobra. Cyk. Dobra, gdzie dawajcie są drzwi? Tu są drzwi, drzwiczki. Chyba jeszcze pamiętacie, żeby zrobić wagon, który będzie się jechało, nie? Cyk. Wagon, gdzie trzeba zrobić dla kapitana. Właśnie, jeszcze ja cię kręcę, jeszcze dla kapitana. To zróbmy tak, że po prostu następny będzie na przykład jedziowy albo Dave'owy i zrobimy dla ten, dla kapitana. Dla kapitana. Który będzie kierownicą. Ja bym im takie małe pyłki zrobił, jednoosobowe. Małe wypiłki. Dobra, fajnie to wygląda. Dobra, cyk, ja tu daję siedzonko. Bardzo jedno. Jak my w ogóle będziemy mogli w trakcie jazdy przechodzić przez te? Ej, to może ja tole postawię do przodu. O kurde, tu są te nierówno. I co teraz? To nierówno. No zobacz, jest taki zjazd tutaj. Ale to specjalnie jest zrobiony taki zjazd. Mamy radę tak zrobić? No, oczywiście, że tak. Kurde, się cykam. No co, czemu? Będzie dobrze, pojedziemy. Nie, wydaje mi się, że to się wykolei. No nie, znaczy mnie bardzo ciekawi tylko jedna rzecz, bo no jak te łączniki, one powinny jakoś chyba wyglądać. Nie, no nie, no poczekaj. A bo ty tutaj tak dałeś. Nie, to się złączy, zobaczysz, jak tego żelka zrobimy. To na koniec. No dobra, będziemy na koniec myśleć. Na razie zbudujmy wszystkie te cośki. No dobra, to jaki będziemy odstępem. Teraz możemy, nie wiem, yetiowe. Ej, a to już nie zrobię, że Dave'o będzie ze mną, bo jest zielone. To Dave'o będzie dobra. Ze mną po prostu. Możemy zrobić jeden jeszcze. Jak jeden? Bo już brakuje nam, bo stacja już nie dosięga. Jak stacja nie dosięga. No. Faktycznie. Co ty mówisz? No niestety, pojawił się problem. Stacja, a bo to trzeba, to może tu z tej strony, kurde, to będzie bez sensu. No już mamy problem, chyba żebyśmy, No to robimy konduktora, no to zróbmy już konduktora, no. Dawajcie. Taki malutki pyrtek. Mały, ale konduktor będzie konduktor z Bedrocka. Nie, a może Bedrock będzie za ciężki. Ten niebieski. Nie, tu nie ma chyba czegoś takiego jak ciężkość. No dobra. Albo sale. Ale tu są jeszcze jakieś nowe bloki, może tu z tych nowych bloków coś. Widzę, no. Są jakieś ciekawe bloczki w ogóle, ładne, ej, bardzo no, ładne. W ogóle fajne. Fajne nowe bloczki tu są, poczekaj. Może z czegoś takiego ciekawe będzie. Ej, poczki, ładny blok, poczki, piękny blok. Oj, dawaj z tego. Genialny. Co to blok jest? Doświadczenia. Co to jest? Blok doświadczenia. O kurde. Ale ładny, blok. Co? Taki? Taki zróbmy. Jaki dźwięk, wow, nie mogę! Ale ładny. Konduktor będzie miał schizy. I teraz to okno takie duże. Tak, tutaj okno duże. Dobra, konduktor będzie, będzie to ładnie tak wyglądać. Wiedziałem, że będę kurde budował w Minecrafcie pociąg, nie? Nie wiedziałem, że tak się da. Patrzcie, o, żeby widział, co się tu dzieje. A, jeszcze tak? Patrz, tak, no, jak w pociągu. Kurde, jak to wygląda. No chciał mi dać ster. Jakie to jest schizowe, ja nie wytrzymam w tym pociągu. Bo nie, się, nie wygląda. Zwymiotowo chyba. Ej, dobra, patrz jak ten pokój wygląda, nie? No jest przepięknie, trzeba tory jeszcze zbudować. Ej, chodźcie, może zbudujemy teraz tą górę. Zbudujemy może tę górę przez... z górę, żeby się przebudować. Dawaj. Przez co? Przez górę musimy zrobić dziurę przecież. Aha, tylko musimy jeszcze zrobić tu tego, siedzonko dla konduktora i tego, nie?
Aha, no dobra, dobra. Zróbmy, to że on na czerwonym silisku będzie, cyk. Dobra, trzeba dać ten taki joystick jakby. Joystick, dokładnie, no. Czekaj, to jest joystick chyba, cyk. Dźwignię taką. Tak, to jest to, no. Coś jeszcze? Nie trzymuję. Nie. No to z głowy. Ej, trzeba super grill teraz. Konduktora mamy z głowy, cyk. I cyk. Nie dałem tutaj tych drzwi. Nie, jak nie, są. I trzeba połączyć się. A jak to w ogóle przechodzi pomiędzy tymi posągami? No zobaczymy zaraz, najpierw musimy je złączyć dla bezpieczeństwa. Och, to wygląda jak piękny pociąg, jak taki pociąg z filmu jakiegoś. Dobra, robimy teraz tak, zróbmy tory, trzeba się przebić przez górę. No to ja idę zrobić dziurę przez górę, patrz. Dziurę przez górę. Poczekaj. Co robisz? Tak, kazula. Przebić się przez górę. Dobra, zrobimy tak. Czekaj, ja teraz myślę, to się rzadko zdarza. Aaa, patrzcie, to przebijamy się przez górę. Ej, cofło mnie. Wrani są. No, czekaj, nie ten. Pa. Bo tu trzeba zrobić, nie? Żeby był, przejazd. No przejazd musi być, a co? O kurde, no dobra, to patrz teraz, robimy to. Ale dawaj zrobimy to takie... To musi być równo. Właśnie tutaj przejazd zrobimy taki, o, będzie ładny efekt jaskini. Kurde, to jest woda. No, damy radę, wyślijcie. Jak to zrobić, żeby to zdało? Cyk. I teraz cyk, tu. Cyk. Wow, cyk. Wiecie, jak przez górę przejedziemy. Wody już nie ma. Pięknie. No i pięknie. Woda spływa, a teraz jak tory zrobić w takim razie? Ja już zaraz ci pokażę. Prosto, nie? Prosto jadą. No, trzeba zrobić tak, żeby wiesz. Toriska. Teraz mamy prostą drogę. Let's go. Czekaj, bo to możemy zrobić, że to zjeżdża bolo. Czekaj, bo to będzie... Ale jak to zrobić? Żeby nie prosto, tylko niech to tak naturalnie sobie zjeżdża. A to się da tak zrobić? No, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy tak się da. Okej, trzeba zrobić schodki. Patrz, jak to zrobię. Tak. Patrz. A to będzie fajnie, będzie naturalnie wyglądać. Ej, to nie zjeżdża tak? Nie, zbyt strome. Naprawdę? To ty mówisz. Jo, nie mogę. O nie, i to teraz my zrobimy. Ale nie zbyt strome. No musi być takie, pa. Czekaj. A teraz? Teraz jest lepiej? Czekaj. Teraz powinno być git, mi się wydaje. Kolejowy. To się musi teraz udać. Dobra, no. Można połączyć. Można połączyć, dobra, i teraz o trzeba... O kurde! Patrz, trasy! Teraz się da! Ale to wygląda! Teraz się da! Jo, cię kręcę. No dobra, teraz będzie działać, o mój Jak to wygląda! Jakie teraz lecimy teraz w górę. Dobra, teraz budujemy do góry, czekaj no. Można połączyć, zbyt strome. O, teraz można połączyć. Dawaj. Teraz będzie działczyć. Patrzcie, to pięknie. Jak to się rozwali ten ciapunk w trakcie drogi. Ja nie mogę, patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Pyk. Jo, super. Dobra, mamy to. I cyk, dobra. I teraz zobaczcie. Most robimy. Zrobmy most. O, tak się da? No pewnie. O, to bez. Kozackie. Dobra, robimy do końca tunelu. Dobra, cyk, jedziemy. O kurde. Zgubiło mi się. O nie, zrobiłem zakręt, zobacz. Mini zakręt. Ej, jakie fajne. Kurde, jest tak ciemno. No jest mega ciemno. Ja mam nadzieję, że to pojedzie, żeby nie było kolorowo. Dobra, musimy to wystartować, trzeba tu będzie jeszcze jakieś światła. Dobra. I zaraz będziemy musieli dobudować to jeszcze znacznie więcej, ale sprawdźmy w ogóle, czy ten pociąg będzie działał. Ostatecznie, czy będzie działał. Chodź. Ej, a może zróbmy, żeby ten posąg wyjechał do lawy. Jak do lawy? Ja mam dojechać na koncert. No do lawy nie, albo do wody na przykład przypływałby. Dobra, czekaj, teraz tak. Jak go uruchomić? Ja mam tego żelka takiego. Patrz tutaj.
Jest ten żelek. Muszę teraz połączyć całość. Nasz pociąg działa, ale mieliśmy problemy i to bardzo duże i troszkę się spóźnimy na koncercie. Nie, pociąg, to lekko. Bo ta kolej, ta kolorowa, która strasznie waliła w oczy, niestety była za daleko jakby i nie chciało się nic złączyć. Ale wszystko już działa i mamy tak, no Milki nie ma dachu. Ale mogę sobie, czekaj, to odjedzie. Ale no. to jest cabrio ten, cabrio pociąg. Ej, wagon cabrio. W tym wagonie, widzowie, zrobiliśmy to, tego konduktorka. O, z dwóch stron nawet, czyli można w tom jechać. To jest od bola. Jakiś problem macie? No ej, no właśnie, pan, no co, fajny pociąg, mi się od podoba. Bola, nie mogę. I tu, mamy od Lola. Dzień dobry. Taki schludny, ładny. No dobra, to co, wsiadamy do pociągu w takim razie. Dawaj, lecimy, jedziemy. Dobra, ja idę tu i już zaraz odpalę. Pytanie, czy ja umiem odpalić, w ogóle nigdy nie byłem konduktorem. Dawaj, odpala i jedziesz. Dobra. Ale masz szopkę, zobacz jaką masz szopkę. I co teraz? No i do przodu. Dawaj. Normalnie? No. Nie. Ja, rozpędzamy się, wow. O ja! Ej, idziemy! Co jest grane? A da się potem zahamować? Nie wiem, nie mam pojęcia. Da się! I da się normalnie do tego jechać! Ale to wygląda! Co się dzieje? Patrz, co możemy pojechać! O kurde! Lol! Spadłem! Jak ale spadłeś? Bo musimy siedzieć na miejscu. Nie, hamuję! Do mnie ma torów! Tam nie ma torów. Czekaj. Jak to nie ma torów? Ja wysiądę. Niech ktoś siądzie za kierownicę, jestem ciekaw, jak to z zewnątrz będzie wyglądać. Dobra, to ja wsiadam i jadę. Bolo, ty wypadłeś z tego? Z ja wypadłem, no, ale jestem umiejętny. Dawaj, papilon, jadę. Dawaj. No. A nie w drugą, nie w tą stronę. Zlugam. Dobra, to poczekaj. Dawaj. To jadę. Patrzę, ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jadę! Jo, działający pociąg! Na wstecznym tak szybko! O kurde! Co się dzieje? Uważaj, żebyś nie wtrąbił w stację, nie? A ja nie widzę, gdzie ja jestem! Dobra, nie! Aha! Jesteś zbugowany w szybie. Uważaj, powoli, bo się kończy się to rol. O, jeszcze może to ja ci będę mówił, trochę do tyłu, Kowal, w ogóle. No. Troszkę jeszcze. A spokojnie, masz jeszcze miejsca, jeszcze dużo miejsca jest. Dobra, to jadę. Dobra, jeszcze. Stój. Idealnie. Nie, Lolo, ty to widzisz? Witajcie w mojej grze. Tam jest haker! Nie. Haker! Dzisiaj zagramy w pewną grę. Jaką grę? Najlepszy bunkier, ten wygrywa. Musicie zrobić najbardziej strzeżony bunkier, jaki jesteście w stanie zbudować. Nie, będziemy budowali bunkier, Lolo! To jest trochę dziwne. Nie! Tu trzeba bunkier zbudować? Lolo, nie mamy dostępu do siebie, tu są jakieś hakerskie ściany. Właśnie, ja buduję bunkier. Dobra, Lolo, po prostu zbudujmy kozacki bunkier. Widzowie, zostajemy sami. Teraz musimy rywalizować, widzowie. Kto zbuduje lepszy bunkier, wygrywa. I razem z hakerem w ogóle, widzowie. Nie wiem, jak to się stało, ale oglądajcie do samego końca. Zobaczymy, co to będzie. Czyli bunkier. Bunkier musi być w ziemi, tak? Z zewnątrz nie musi to jakoś wyglądać, więc zróbmy sekretny bunkier. Także zróbmy na przykład... O, wiem, widzowie. Dajmy tu drzewa. A drzewa będą chronić ten bunkier przed... Czekajcie, naspamimy to po prostu drzewami wszędzie. Zaraz je będziemy, prawda... Tak, żeby one urosły wszystkie. I między tymi drzewami zrobimy ten bunkier, żeby wejście było skryte, sekretne i w ogóle. Patrzcie, multum drzew, widzowie. No, nikt tego nie znajdzie. Teraz musimy wszystkie zasiać, chociaż to będzie ciężkie. No, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. No nie, tego będzie dużo. Dobra, szybko. Wszystkie drzewa trzeba zasiać, widzowie. I zaraz będziemy kontynuować bunkier. Musi być ultra strzeżony. Haker jest mega dobry, widzowie, w te klocki. Także będzie trzeba uważać na to. Także my będziemy, widzowie, najlepsi w te klocki. Dobra, tu muszę dać. Tu. W środku też korony. Może tutaj właśnie to będzie otoczone. A tutaj damy drzewka. Cyk. O, jak szybko. Cyk. Następne drzewko. Rób się drzewko, bo te drzewo, no to nie wiem, ile mamy czasu. Haker nawet nie powiedział, ile czasu. To będzie ciężkie, widzowie. Zależy, ile czasu jest, bo jak będzie dużo, no to damy radę zbudować coś kozackiego. Pytanie, jak na tyle kozackiego, jak haker. To jest haker, widzowie, on może zhakować sobie ten bunkier i zrobić coś niesamowitego. Dobra, tutaj drzewko. No nie, no to jest już ultra strzeżony bunkier się staje. Patrzcie to, są wszędzie drzewa. No i tu w środku zrobimy, o tu jeszcze damy drzewko, tu damy drzewko, tu damy drzewko, tu damy drzewko, no i pięknie. I tu robimy, czekajcie, jak to wygląda.
No i pięknie, widzowie. Idealnie w środku tych drzew robimy wejście. Trzeba trawkę zniszczyć, bo oprócz trawki będzie trzeba zrobić tu jakieś piękne wejście z jakichś tajemniczych rzeczy. Niech to będzie... One way glass, nie, to musi być, widzowie, bo to będzie w ziemi, cały bunkier musi być w ziemi, bogaty bunkier. Ghost bloki, nie, to musi być może jakaś klapa, trapdoor, o, trap, chest, trap, gdzie to jest? O, tu, patrzcie, tu będzie i tu będzie dźwignia, także musimy trapdoora dać tutaj i dźwignię damy, no dobra, damy tu pochodnie i jedna pochodnia będzie uruchamiać, tak, także to tak zrobimy. I tu będzie multum pochodni, że niby to jest oświetlone przed potworami. Patrzcie, tu wszędzie damy, wszędzie spamimy pochodniami, wszędzie wokół, pośród drzew elegancko. Tutaj, ja zaraz nawet, ja sam nie wiem, która to jest pochodnia teraz. Sam nie wiem, która to jest pochodnia. No dobra, jest ultra strzeżone. Która to jest? To była gdzieś w środku, mam! Tu! Dobra, to jest to? Tak, bloki sobie włączę. Dobra, mamy i tu będzie zejście. Dobra, działa, widzowie, działa. Idziemy teraz, czekajcie, na pewno? Tak, bo tak się skrywa, jakby tego nie było. Robimy to w ziemi i musimy najpierw zrobić zejście, takie głębokie zejście. Wow! Co to było? Jakieś hakerskie rzeczy, widzowie. Mamy jeszcze coś takiego jak siekierkę, która nam będzie również pomagać. To będzie troszkę hakerskie. I damy... tutaj. To co ja zrobię? Tak. I tu do samego dołu zrobię zejście. Niech będzie, no, na taką głębokość starczy. I tu musi być, cyk. Robimy replace dirt na jakiś blok, jaki blok? No zielony, niech to będzie moje, tak? Także robimy lime. A niech będzie konkretne. I tu będziemy spadać. Tu będzie już wejście normalne. I zrobimy sobie tak, trzeba też inne wyjście zrobić z tego bunkierka. I tu będzie spadek, tu trzeba tylko jedynie, co to ważne jest to, żeby dać wodę oczywiście. Także dajemy tutaj, widzowie, woda, łota. I tu dajemy wodę. A teraz zaczynamy, widzowie, robić tor przeszkód. Bo ja mam plan taki, żeby zrobić, widzowie, tor przeszkód, żeby się dostać do tego bunkra jeszcze. I na samym końcu będzie całe, wiecie, zapotrzebowanie jedzenia, zwierząt i tak dalej, żeby przeżyć całą apokalipsę, czegokolwiek. Czy zombie, czy jakieś huragany, czy tsunami, czy trzęsienie ziemi. Cokolwiek, widzowie, ten bunkier przeżyje. Także musimy zrobić teraz tylko miejsce na pierwszy, jakby, pokój z tajemniczymi zagadkami. Może jakieś tajemnicze zagadki zrobić, widzowie. Jak Sherlock Holmes. Dobra, tutaj dajemy to i dajemy set 0. Piknie! Tutaj troszkę można dać cyk. Równo, nierówno dalej. Cyk. Równo, nierówno dalej. Cyk. Teraz jest równo, dobra. Mamy pokój. Trzeba teraz tylko zrobić set lime po prostu. Tu było wyjście, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, dobra, pięknie. Tu mamy zejście eleganckie i tu lecimy dalej. Tu zrobimy, widzowie, zieloniasty pokój, palionowy, cały palionowy pokój. O tak, tu też będzie normalnie ściana. I tu będzie trzeba jakąś łamigłówkę, rozumiem. Zaraz ją oczywiście wymyślimy. Jeszcze nie wiem, co to może być takiego, ale zaraz sprawdzimy. O, no i jest zielony pokój. Teraz trzeba zrobić jakieś drobiazgi, które będą ten pokój ulepszać. I tu zrobimy oczywiście drzwi. I niech tu będzie drzwi na, widzowie, kot. Patrzcie, dorsy. I tu mamy drzwi na kodzik takie. Takie specjalne drzwi na kot, gdzie trzeba wpisać, jak widzicie, kodzik. I teraz trzeba to jakoś poukrywać w tym pokoju, żeby ten kot był ściśle tajny. Potem jakieś labirynty, parkury. Wszystko dzisiaj zrobimy, widzowie. Tak, jeżeli chcecie jakieś fajne rzeczy z Paliosa i zapraszam serdecznie, kupujcie taki na przykład bryloczek Lolo albo jakieś inne rzeczy, zapraszam serdecznie. Macie link w opisie do Palion Style, kupujcie bilet na koncert. Dobra, teraz jak ukryć te rzeczy? Zróbmy tu może jakiś... Ja bym zrobił jakiś pokój. Uwaga, tak. To zrobimy sobie, widzowie, jakiś pokoik, który będzie też strzeżony. Niech będzie też strzeżony ten pokój, bo będzie trzeba w takim razie znaleźć dźwignię. Gdzie by tą dźwignię dać, żeby ona była sekretnie ukryta? To oto jest pytanie. Tu możemy... Nie, slime bloka nie będę dawać, bo to w sumie nic nie zmieni. Potrzeba jakieś beczki dać. Wszystko, tu żeby było szukanie, widzowie. Nawet haker tego nie znajdzie. Haker nie przejdzie nawet tego domu, tak? Tak to ma być. Niech to będzie jakoś wizualnie też ładnie. Tu będą jakieś beczki, beczułki. Oprócz beczułek ja bym dał jakieś... To są leje.
No lej może być też ciekawy, tak szczerze. O Shulker na przykład, patrzcie. Zrobimy tak, żeby na przykład ten Shulker był... Czekajcie, bo tu się i tak dosięgnie. Co jakbym to zrobił tak? Albo tak? Czekaj. Ja mam pomysł. To musi być tak. I? Kurczę, jakie to ciemne! Nie! To jest za ciemne, widzowie. To będzie widać od razu. No widać to! I to bardzo. To trzeba zrobić jeszcze jakieś... O! Wiem. Ja już wiem. No spokojnie, bo zrobimy... Uwaga! Tak. Czekaj, to teraz trzeba zrobić... No, już mam pomysł, widzowie. Już mam pomysł, jak to ukryjemy, tak? Ale będę wkurzać hakera. No bo tam lolo to lolo, widzowie, ale hakera trzeba zniszczyć, widzowie. Haker to jest nasz największy cel tego odcinka, czyli wygrana z nim w budowaniu jeżeli chodzi o bunkier. Także zobaczymy, tu mamy takie coś. Jeszcze damy tutaj, prawda, jakiś łańcuszek i z tego łańcuszka damy tu, widzowie, jakąś może latarenkę, żeby to było jeszcze, wiecie, że to niby design jest. Także tutaj dajemy cyk. O, pięknie, tu dodamy tylko jedno wyżej. Dobra. Jeszcze może tutaj damy też jedną, o. O! Nie wygląda to jakoś ultra ładnie, ale nie musi. Wcale nie musi. Dobra, tu trzeba dać teraz tak, cyk. Dobra, i tu będzie przejście. I w tym przejściu tu jeszcze trzeba znowu coś tajnego zrobić. Widzowie, ile tu rzeczy będzie, no nie mogę. Dajmy tu jeszcze kanapę. O, taka rogóweczka. I tu jeszcze oszukamy również. I zrobimy... Tak. A, tego się nie da otworzyć, tak? No tego się tak nie będzie dało otworzyć. Tu, o, ja wiem. A, teraz się będzie dało. Patrz. Tu nie można tam, patrz. Hulaj dusza! Pięknie. Ale i tak to damy tutaj. Pięknie, dobra. Okej. Okay. I tu damy, o... Bo to nie, moje będzie, widzowie, haker przychodzi i zrobimy tak. Haker. Wyzwisko na hakera, widzowie, szybko! Szybko pisać w komentarzach wyzwisko na hakera. Jak wyzywać hakera? Haker, pomyliłeś się. Dobra, no to że troszkę, wiecie. Nie będę go wyzywał, bo jeszcze mnie zabije, jeszcze mi skakuje, widzowie, palionowo i tyle będzie. Po prostu napiszę mu, haker, pomyliłeś się. Tak, zniewaga krwi wymaga. O, widzowie, tak. Tak to zrobimy. Pięknie. Tu jeszcze mamy jakieś... oszukańcze rzeczy. No tak, no trzeba go tutaj, prawda, niech poszuka sobie trochę, a nie... Nie od razu. To nie ma być łatwe, no. To nie może być łatwe. O, i patrz, i teraz widzicie. Dajemy, lecimy dalej. Nie ciekawe, jak mi ten bunkier wyjdzie. Tu damy, widzowie, wszędzie. Takie coś. A niech se będzie szukał, prawda, tutaj wszędzie. Cyk, elegancko. A oprócz tego zrobimy sobie tutaj. Czekajcie. Ja już wiem, co zrobię. Nie wiem, co wy zrobicie, ale ja już wiem. I niech to będzie w ten sposób. Patrzcie na to. Tabliczka. Tak, i widzowie, w tej tabliczce będziemy mieli napisane co i jak. Muszę tutaj to zabudować, żeby było ładnie. Tak, to musi być, widzowie, jak ja już to buduję, to musi być profesjonalne. I robimy tutaj, widzowie, kodzik. A niech będzie kodzik. Tu będzie widać. Niech będzie łatwe, nie musi być jakieś skomplikowane. I cyk. I tu jak się kliknie. Ej, tu się nie da kliknąć. Gdzie to, od której strony to się klika? Tu! Czekaj, mam za duże rzeczy. Aha! Jak tu postawię tak... O, co się stało? Jak tu postawię tak... Ej! Czekaj, bo to trzeba oszacować. O, da się! Dobra. Pięknie. No. No i z klasą. Tylko jeszcze damy tutaj... taką oto piękną podłogę. Kurde, nawet... O nie, obrazy się niszczą, jak się to daje. Oh no! Dobra, to na podłodze tutaj nie musi być ten. Tu będzie tak i klasa. No i tutaj na ziemi
Będzie to i to będzie podejrzane, że takie coś będzie, widzowie. Będzie podejrzane, bo tu będzie trzeba. To będzie ciężko, ultra ciężko znaleźć. No dobra, ale to haker będzie przychodził, tak? Jak haker to będzie przychodził, to to musi być ciężkie. Dobra, no tu jest okej, okay, tutaj mamy wszystko. Dobra, mamy zrobione, muszę tylko tu wpisać to, co tam wpisałem. No i co, będzie działać. Patrz. Pięknie i się zamknie. Dobra, pierwszy pokój mamy z głowy, widzowie. Lecimy z następnym. Tu bym zrobił tylko podwójną ścianę, żeby to nie było takie chude. Gdzie tu się kończy to? Tu się kończy, więc tutaj robimy tak. Gdzie tu się kończy? Tu się kończy, więc tu robimy tak, tu robimy tak. Biorę sobie naszą piękną sikiereczkę i tą sikierką idziemy tu do końca znowu. Dajemy tu i dajemy set lime. Pomocy! Gdzie ja jestem? Nie! Ja się zakopałem, no fajnie teraz. Gdzie tu jest wejście teraz tylko? O, tutaj, dobra. Jak już mamy tą ścianę, to zrobię jakiś giga pokój teraz, widzowie. Żeby ten pokój był naprawdę, naprawdę solid. Niech to będzie przerażające. Dobra, i teraz dajemy tu... Cyk. O! Ja przez chwilę widziałem coś tam, widzowie. Ty, to się buguje. A nie, to musi być tam, czekaj, to musi być w tamtym kierunku. Na. I dajemy, tak, set zero. Wow, będę, znowu przez chwilę widziałem, ale wielki pokój. Ale giga pokój. Dobra, i tutaj widzowie damy, uwaga, bo tu nie może być wełna. Set, lime, tak, tu mamy jedno. Tutaj te ścianeczki dorobimy, widzowie, i patrzcie na to. Cyk, jedna. I tu zrobimy coś z lawą, widzowie. Tu trzeba zrobić jakiś mega hardkorowy parkour, jak to haker będzie robił. Cyk. I cyk. Proszę was bardzo, a teraz robimy... Nie, tutaj będzie trzeba zrobić tak. O! Set. Bo nie, z bomby tu zrobimy. Nie, niech tu już z bomby będzie trudno, nie ma. Nie ma lekko. Set lawa. Aż się ogniście, widzowie, zrobiło. I tu mamy wejście eleganckie, żeby mi się tu nie podpaliło tylko. I tu już będzie pierwszy stopień trudności, czyli wskoczenie na ten... na to. Dobra, i oczywiście po naszej... A niech ten bunkier będzie... wejście do tego niech będzie tu wysoko. O, tu są drzwi, widzowie, wejściowe. I żeby nie było za kolorowo znowu, to oczywiście z kodzikiem drzwi. A co? Jeszcze nie wiadomo jeszcze jaki kodzik, ale trzeba zrobić teraz parkourinho. Dobra, moi drodzy, tu będziemy mieli pajęczynkę i taki będzie kniw. Jak tutaj wskoczysz na pajęczynkę, to musisz od razu kliknąć tu. O nie. Tutaj trzeba zrobić tak. Czekajcie, to trzeba przemyśleć. Dobra, niech tu będzie ta pajęczynka tutaj. Będzie grubsza ściana w takim razie, o. I dlaczego to robię? Już wam śpieszę z wyjaśnieniami. Bo tu damy... kod do drzwi. Niech on będzie trudny, żeby go trzeba przez cały parkour zapamiętać. Cyk, ja sam. Czekaj, 7, 4, 1, 9. Dobra, od razu zapiszę. Cyk. Dobra, mamy. Działa, dobra, już się wystraszyłem. Niech będzie. Potrzebuję teraz tylko jeszcze one way glassa. Jak będziemy mieli one way glassa, to tu odkliknąć i tu trzeba czy to będzie widać? Uwaga. Ty, to nie widać tego, nie! I to trzeba zrobić piętro wyżej chyba. Dobra, cyk. Dałem podwójne, niech będzie. Niech będzie się dało kliknąć tu i tu. Teraz tylko sprawdzę, czy to widać. Czekaj, bo źle skoczyłem. O! Widać, dobra, trzeba tylko to odkliknąć. Będzie musiał to znaleźć tutaj, ale będzie miał checkpointa, bo będzie tu łóżko. I teraz lecimy, widzowie, z parkurkiem od razu. Niech tutaj będzie oczywiście jakoś łatwo, na spokojnie. Tak, przeskoczy sobie na drugą stronę, fajnie. Tak po prostu, do ściany. I tu będzie, no to nie jest jakieś ultra trudne, bo tu robicie hopsa i mamy. I teraz będzie wspinaczka do góry i to po drabineczkach, widzowie, nie ma lekko. Będzie wspinaczka po drabineczkach. Tutaj po drabince, tu po drabince i tu będziemy się wskoczyć. Opa, pięknie, dobra. Po drabince. Tutaj będzie skok na pajęczynki. Jak już te pajęczynki używamy, to niech będzie kolejna. Chociaż nawet dalej. Czekaj. Jak ja skoczę tu, spadnie się, okej. Bo tutaj będzie bloczek, niżej. Jeszcze niżej.
tutaj doskoczy się na ten... Czekaj, czy da się skoczyć na blok, nie dotykając pajęczyny? Bo to jest tylko pod wkurzenie w sumie ta pajęczyna. Nie da się, nie da się. Okej, więc tu mamy bloczek. Nie boję się, że wełna zaraz się spali. I teraz możemy dać... Może skok zwykły? Ja bym zrobił tak. Niech to przez całą po prostu... Przez cały ten niech leci. Co, jakie są jeszcze ciekawe bloki? O! Te bloki, co się podbudówka nazywa. Ja nie wiem, rusztowanie. O, właśnie, o tym myślałem. Mamy rusztowanie. O, ja wiem, co jeszcze mamy, widzowie. Mamy to. To, co jest bardzo wkurzające. Da się to zrobić, ale już na sam widok nie chce mi się tego robić, szczerze. Op. Nie, no dobra, da się, ale haker coś czuje, że będzie miał grubo, widzowie. Dobra, tutaj dajemy rusztowanie. Rusztowanie się tak nie da dać. Kiepsko. No dobra, zrobimy skoki takie pojedyncze, niech to będzie trudne. O. Pojedyncze skoczki i będzie po prostu dużo. Ja nie mogę. To jest trudne. Te rusztowanie się spali? Teraz zobaczymy, czy rusztowanie się spali. Dobra, pod sam sufit. I tu największa rzecz, której nienawidzę, to skoki w ten sposób. Tu będzie... No dobra, no będzie dało się... Dobra, nie zróbmy mu takiego... Dobra, żeby hakera aż tak nie wkurzyć, tak? Na spokojnie. Niech to będzie... O, wiem. Strolujemy go, widzowie. Strolujemy go na tym parkurze, patrz. Zrobimy mu... Tak? Nie? O. Patrzcie. Ale to będzie przerąbane, czekajcie. Ja mam pomysł. Czekaj, tak? Jak się, da się to zrobić? Da się. Jakie trudne! Da się. I gdzie on poleci? Dobra, zróbmy takie coś. Uwaga. Nie. Jakie to będzie ciężkie! Ja samym tego nie chciał przychodzić. O nie, no nie umiem tego zrobić, patrz! Żebym tyle razy się... O, i tu na bloczka, po prostu. Tu na bloczka od razu. Tu zrobimy spinaczkę, już taką prostą, niech mu będzie i koniec. Elegancko, co? Przez cały ten, jakie trudne. Ten ghost block ja może jeszcze gdzieś użyję, kurde, to jest mega ciekawe. To jest giga ciekawe. To będzie tak, ale to będzie wkurzać. Co to będzie? Czekaj. O, ja nie mogę, dobra, to jest mocne. Czy to tak przeszkadza? Tu nawet nie widać tego szkła. Tu też my tak zrobimy, o. No, klasa. Klasa światowa, dobra, tu mamy zrobione. Tu możemy sobie przejść teraz. I zrobimy, widzowie. No nie wiem, no mój bunkier chyba będzie skończony, bo mi starczą takie dwa pokoje. Teraz zrobimy, widzowie, ostateczny bunkier, czyli po prostu tam, gdzie jest jedzonko. Tam, gdzie jest dwie takie rzeczy bym starczyły. Dwa. Ile tam było? Czekajcie, czy pamiętam. Nie pamiętam, patrzcie. Dobrze, nie, na odwrót dałem chyba literkę. Nie, okej. No nieważne. Dobra, i tu, widzowie, robimy pokoik taki malutki z żywnością, bo to jest bunkier, tak? To jest bunkier, czyli ostatecznie, gdy się dostaniemy do bunkra, no to tu musi być żywność, tu musi być wszystko, tu musi być życie. To musi tętnić życiem. Dlatego bierzemy naszą piękną sikiereczkę. Dzisiaj, widzowie, odcinek będzie troszkę długi, ale przyjemniutki. Także mam nadzieję, że on się będzie podobać. I tu robimy tak. No robimy. Tak, i dajemy set z... Nie, bez kapsułka, set 0. I widzowie, mamy to. Tu jeszcze można ściankę zniszczyć. Dobra, tutaj, żeby było już tak klimatycznie, set 5 damy, drewienko. Tu damy set lime. Tu niech będzie wełna wszędzie. Jak to już jest zielone wszędzie, to... To niech będzie zielone. Cyk. No może set iron, niech będzie troszkę... Niech troszkę będzie bezpieczeństwa, co? O, klasa światowa. Dobra, i tu już będzie bezpieczeństwo. Tutaj będzie trzeba tylko zrobić tak, widzowie. Oprócz tego mamy tego, tą ziemię. Która to jest ziemia? Ta zaorana. Ziemia. Nie ma zaoranej? Naprawdę? Dobra, no to ja sam zaraz to zrobię. Patrzcie, w ten sposób sobie to wezmę. No i mam. I pole uprawne to się nazywa, okej. Czy to gdzieś indziej gdzie by było? Dobra, trzeba zrobić pole uprawne, od razu wodę potrzebuję. Tak, no żywność jest potrzebna, widzowie, żeby przeżyć apokalipsę. Więc zrobimy to w taki sposób. Tutaj damy wodę.
Tutaj damy... No, niech to będzie na całej szerokości. Niech to będzie na całej szerokości. Cyk, cyk i woda. No i pięknie. I zboże mamy. Zboże zasiejemy, prawda? Nie można. Światło, tak, światło. Oczywiście, że światło. Więc tu trzeba... A, damy ultra pochodnie dużo, żeby miały. Żeby czerpały ze słońca. Dobra, tu... A czemu tu wody nie ma? O, już jest. Dobra, i tutaj trzeba tylko to zasieć, żeby to ładnie wyglądało. Także robimy cyk, 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 cyk. Spamimy. I będziemy mieli, dobra, pole uprawne jest, czyli szamka jest. Sprawda, tylko chleb do końca życia będzie ta osoba jadła. W sensie haker, który przeżyje tu, w tym bunkrze. Trzeba dać oczywiście co? Skrzyneczki, piecyki, craftingi. Jakaś muzyczka by się przydała tutaj. Łóżko oczywiście. Piękne, dobra, tutaj damy skrzyneczki, czyli magazyn. Jakiś bezpieczny taki, elegancki do sufitu. Piecykarnia. Daj, niech piecykarnia będzie tutaj. Czy po prostu, żeby dało się czymś przepalać. Muzyczka. Bloki. O, bloki dźwiękowe, żeby sobie mógł, prawda, zagrać. Niech to będzie taka DJ-ka, o. Tu mamy taką DJ-kę. Fajne to będzie. Jakaś co, kanapa wypoczynkowa. Patrzcie, tutaj mam jakąś kanapę wypoczynkową. I fake okna, o, fake okna, widzowie, żeby było niby, że można patrzeć się na świat. Niech to będzie też nad łóżkiem pięknie. Kanapę bym dał. O, ja wiem co zrobię, patrzcie, bo tam jest pole uprawne, to niech syn jest te pole uprawne. Ale tu zrobimy, widzowie, kanapę mi wcięło. Kanapę sobie damy tutaj. Tu damy stolik. A, tutaj będzie stolik, okej. Nie, źle. Kanapa musi być. Niech kanapa będzie tu. Będzie ciasno, ale własno, tak? I tu damy, widzowie... Uwaga. TV. Ale tu było, czekajcie, telewizory były tu? Tu mam. Ogromny telewizor. Cyk. Włączmy go. Klasa. Dobra, tu mamy jakaś roślinność może. Jest git. Mamy TV-ka, mamy łóżko. Czego chcieć więcej? Wszystko przygotowane. Także czekamy teraz na hakera i Lolo. Dobrze, Lolo hakerze, możecie zaczynać. Szukajcie bunkra i przechodźcie mój piękny bunkier. Ja chcę tylko powiedzieć, że ty haker jesteś. Dobra, gdzie ten bunkier? Dobra, ale nie, Lolo, nie wyzywaj hakera, bo jeszcze wbije na palenowo. Szukaj haker, no. To zobaczymy, jest... jak będziesz w moim bunkrze, koleś. O, no. O, ej, haker, no haker brzmi groźnie. A ty nie będziesz w moim bunkrze, bo ty nie gdzie? Będziesz do niego. Je, zobaczymy, gdzie ten bunkier? No zobaczymy. No szukajcie. Potom, gdzie bunkier? Gdzieś pośród tego lasu. Dobra, ja wiem, ja znajdę, znalazłem. Co? Co? Jakim cudem tak dobra, szybko? Dobra, mam bunkier. A, ale to ja nie mam odzę. Szukać? Ja idę na spectator, ty też, razem z hakerem przychodzicie. Razem. Dobra, haker, poczekaj. Dobra. Polu, bo ty nie tu są umiesz, jakieś bo... rzeczy. Ty nawet nie znasz tego papilona, wiesz gdzie on się schował, patrz. Tutaj koleś, trzeba zrobić, patrz. Koleś, mów tutaj... trochę wolniej, bo mnie głowa boli. No co, oj, patrz, jak tak szybko? Ty nawet byciek nie przeszukałeś ani nic. No bo to logiczne, że to... Ale zobacz co jest pod kanapą. Masz ten kod. Patrz co jest pod kanapą, no haker. Nie, co? Haker niech to tworzy, haker otwórz to. Ej, mam. Co to? O ty, ej. dobra, zobaczymy. Widzisz, że jesteś taki haker, że Lolo za ciebie znalazł ten. Zobaczymy, okay, jak będziesz w moim bunkrze. Haker, pomyliłeś się. Ale co się tak bawi? Że jesteś Bambi. No, teraz musicie nie, to tak nie działa przecież. Kolej. No, dawaj. Szukaj haker, cwaniaku. Dobra, wchodzę. A czemu, czemu haker? Tu nic nie ma. Tu nie zwracajcie uwagi na to. No. Szukajcie, no. Ja nie mogę, no przecież to jest logiczne, że tutaj jest ukryte tajne przejście pod tymi trapdorami. No czemu logiczne? Trzeba przejść. To jest podłoga tylko. No jest podłoga, ale ty miałeś nas zmylić po prostu. No jakim cudem? No bo co ty myślisz, że ja głupi jestem, gdzie ty jesteś na tym spektacie? No bo patrzę się na ciebie, no. Cwaniaku, czy ty myślisz, że danie obrazu nie jest po to, żeby nas zmylić? No nie mogę, no ale czemu haker jeszcze nic nie zrobi, tylko 8899. Otworzę drzwi. No, ale na survivalu to przechodźcie, Okej. Okay. Nie mam czegoś takiego. O, no i haker, no jak nie masz czegoś takiego? No dobra, przechodzę. Ej, co to jest? No.
Dawaj, dawaj. Jak to się przygotuje? Okej, okay, dobra. To jest fejkowa drabinka. Jakby ktoś pytał. To taki kogo. No, to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać, no. Dobra, teraz to zrobię wam, czekajcie, zrobię... O kurde, bo się zaraz sam spalę. O nie. Zrobię wam checkpoint, o. Robię to za pierwszym razem. Robię wam checkpoint, o tutaj. Pięknie. No dawaj, 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 Lolo, co ty taki? Co ty robisz, Lolo? Umieram, no muszę umrzeć. No, no dawaj, dawaj. Na wyrku. No nie, no nie udało mi się. A gdzie ty jesteś? Czemu ty sobie w łóżko nie klikniesz? Użyłem się. Dobra, pato. O nie, haker zginął! No a czemu wy giniecie cały czas? Wy nie umiecie tego przejść, to jest zwykły parkour. Ej, ten parkour jest niemożliwy. No, no, o, o! Wow! Ej, ale po co ty to na jeden raz robisz, Lolo? Patrz, nie mogę, nie, no, nie. Ten parkour jest za trudny. Z niego haker jak skończy. Patrzcie. Koleś, ja jestem dobry w budowaniu baz, a nie w ich przechodzeniu. Wiesz, tak? To jest łatwe, a dobra, jednak trudne. A mylą te bloki. Wiesz, gdzie to jest liczba pi? Oczywiście, że wiem. No, taki z ciebie haker, jak ze mnie maker. O, pa! Maker, zrobił haker. To! No nie wierzę. No nie wierzę. Nie, haker! Haker nie kliknął w łóżko! Czekaj. Nie wierzę. Czekaj. Ja, no dobra, kombinuj, nie da się tego, musisz skoczyć na tą pajęczynę, inaczej się nie da. Tak? A hakera, nie mogę, haker, nie co, wytrzymam, co nie ty wytrzymam. Robisz, haker? Dobra. Dobra, ułatwię ci to, haker, ułatwię ci to. Ja mam swoje sposoby. Haker, ułatwię ci to. Haker, dam ci blok. Haker. Podaj blok. A, masz bloki, haker. O! Nie mogę, no haker tego. Dobra, nie, dobra. Haker, chodź, dobra. Patrz. Patrz, haker, ej, haker to jest jakiś mega, mega słaby haker w ogóle. Mega słaby haker, ej. Patrz, jak dla dziecka, jak dla dziecka, patrz. No, przeszedłem. No, kliknij sobie w łóżko. Ja nie mogę! Ja nie mogę. Spokojnie. Gdzie on jest? Dobra, kliknij. To teraz, to teraz. O, o, Lolo robi, Lolo robi. To teraz, dzieciak. No musisz na pajęczynę iść, haker. No. O. I teraz... A! No spokojnie, żeby już nie będę czekał. O! No nie! Nie! Jak ty? Nie mogę zrozumieć. Dobra. Macie... To jest, no to nie jest takie proste, no. No nie, to jest wy tego nie... No nie, dobra, ja to sobie, ja to z nim przechodzę, widzę, ja w to nie wierzę. No to dalej, to jakbyś nawet tego nie przyszedłeś, co? No nie, no przechodziłem, ja w was nie wierzę. Ten parkour jest za trudny. No ty masz dobrą klawiaturę. A my, ja mam laptopa, a nie wiem co ma haker. Haker ma pewnie komputer z Windows. Nie, no musi przeskoczyć tu. Kurde, teraz ja sam, teraz sam zrąbałem, sam zrąbałem, no. A, dobra, bo tam nie jest zrobiony. Nie, na wywaliło szybko. Mi poza ten, poza bunkier. Tam nie jest zrobiony na szybko, tylko na wolno. No tak, bo to powoli. Na szybko to nie dasz rady, bo na wolno. No haker. Dobrze. Dalej, haker, bo jak tego nie przejdziesz, to no, nie jest... Haker! Nie, ja wam zaraz muszę to ułatwić, do widzowie! O dobra, widzowie! Przechodzę teraz parkura, a wy dajecie łapkę w górę i chodzicie tak na jest, tak jest, widzowie! Podpójcie moje breloki! Lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście, widzowie, po milion lecimy, po milion subskrypcji! Nie, a haker! Ja po 100 tysięcy! Dobra, teraz robię to za pierwszym razem. Nie, ja nie wiem, ja za jakiegoś wadliwego hakera mamy. Nie, wadliwych, nie śmiejcie się teraz. Wadliwych, dobra, wam to ułatwia mnie. To się nie da robić, to jest... Nie to jest mogę, no! Dobra. Nie mogę, jest checkpoint. Nie wierzę. Jak checkpoint? Skąd ty masz checkpointa tu? O? Jezu, ty nie wierzę. Lolo, mam nie jakieś... da się. Ej, nie, no wy co? Jesteście beznadziejni. Nie da się tego obraza? Przejść. Czy ty widziałeś owcę, która skacze? No przecież to jest, jakiś... jest mega no, proste. No, jest mega naprawdę, no... Nie wiem. Co, się śmieje ze mnie, haker? Ja się nie śmieję z ciebie. O, o, Lolo, dawaj, dawaj, no. Jakby się... Nie! Miasz to się dopiero będzie w moim bunkrze. Dobra, zniszczę wam to, bo zaraz nie wytrzymam po prostu. Dobra, wiecie co, macie już. Nie mogę, spas. Ja im muszę ułatwiać, widzę ten bunkier. Ale, patrzę, ale to widocznie mój bunkier jest ultra strzeżony, co? A, nie powiedziałbym. Taki bunkier, że mojego bunkra to nawet nie jest rady. Ej, patrz jak przeszedłem parkura. A, ja zapomniałem wam tutaj drabiny, czekaj. Nie wiem dlaczego nie macie tu drabiny. A, tu miałem taki jesteś, bunkierasz. Bunkierasz. A. Patrzcie teraz dobra. To! No dalej. Czekaj, nie, zanim nie... Wiedziałem.
Wiedziałem, że tak się to skończy. Dawam tu łóżko. Hager. O, no dobra. Dawajcie. No co ty, dobra. Chodź tu. Tu nic nie widać. A wy jesteście geniusze. No tepnij Lolo. Nie mogę, widzę jakiś hardkorowy bunkier zrobiłem. Znowu zginąłem. Patrz, no to jest mega proste, naprawdę. To jest naprawdę proste. O kurde, dobra, jednak nie. Jednak nie, nie zwracam wam honor. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. Zepchnąłeś mnie. Ej, dawaj. No mylą mnie, nie wpadajcie we mnie. O. Dawaj. Lolo, bo ty się palisz. No. Dobra, bo ja zapomniałem. Skacz, no. Muszę komendę mieć. Dawaj, Lolo. Ale daremny parkour. No co ty gadasz, no Hacker, ale sam go nie umiesz przejść, bunkier jest... No bo to jest parkour no, zrobiłem to. Ło, to jest trudne, no. Zrobiłem to, patrz. Zrobiłem to, wy tego to nie zrobicie. Wy tego nie zrobicie, patrz, na survivalu. To jest za trudne. Nie wierzę w was, ani tego dobra, nie... Patera. To jest trudne, ten tak blok myli widzowie. Patera. No to jest niemożliwe, dobra. Nie mogę! Używam sztuczek hakerskich. Nie mogę. No! Nie mogę! No nie, nie mogę! Widzimy, co to za haker jest! Dobra, ekipa, nie, chodźcie, bo ja z wami nie wytrzymam po prostu. Ej, tepnij, no. Nie no, widzowie, ja w nich nie wierzę, nie? Dawajcie, no. Dobra, koniec tego. Ja wam wszystko musiałem ułatwić, każdy parkour. Co ty tam robisz, Lolo? Otepłem się, daj łóżko. Nie mogę, o! Dobrze! Brawo! A pamiętacie, jaki był kod? 8899. Nie! No nie! Wy nawet nie sprawdziliście tej pajęczyny? O nie! Tutaj! Czekaj! Ej, sam zapomniałem! Dobra, wracam. Musicie wrócić. Wrócisz. Nie zgadniesz, tu jest kod, tu jak wejdziesz w pajęczynę. Dobra. No, nawet tepniesz najwyżej do hakera, no. To nieprawda, tam nie ma kodu. Jest tam kod, jest. Tylko musisz poklikać. No i co teraz? No i teraz tak, mamy milion kombinacji hakerze, to jest kod. Tepnij Lolo. No dobra, a ty? Możesz mi pomagać ze wszystkim, co zrobić? No to są stare drzwi. No to nie ma kodu. Nie idź tam. Aaaa, Na pajęczynie jest. No. Nie mogę. No. Ja nie wierzę. Jest kod. Widzowie, ten bunkier jest nie. Ja nie wierzę w was. Nie wierzę. Ten bunkier to jest jakiś pogromca. No ale gdzie na pajęczynie? No, klikaj wszędzie. Dawaj ten kod, słabiaku. No i patrz. No jest kod. Ja ci podaję kod. Kod to jest 9147. 7419, geniuszu. A, bo ja 7419. Dobra. Dobra, haker szedł, tepnij Lolo. Nie. No wygraliście, mamy to. Naprawdę? Jest finish, no. To tylko tyle? Jak tylko tyle? Wy to przechodziliście tak długo, tylko tyle? Ale okno fajne. Jak zobaczycie tylko tyle? Zobaczycie mój bunkier. Ogólnie mega słaby bunkier. Tak, na pewno, jak ty tego nie myślisz przejść. Dobra, idziemy do Lola. Przechodzimy. O, już mnie widzę, bunkier Lola. Możesz się tepnąć. Haker, tepaj. Dobra, co to jest? Cześć. Przechodzicie go. O co w tym chodzi, okej? Okay? Tutaj musi być jakaś dźwignia. W tym śniegu. W tym śniegu coś no, musi czekajcie. Być. Czekaj. Tik-tak. Czekaj. Nie. Albo z drugiej strony. Czekaj, tu? No co jest? Ej, dobrze, no to... No co? Tu jest coś, Lolo, czy nie? No, gdzieś tutaj w tej okolicy, na pewno. Ale co? Podpowiedź jakaś. Podpowiedź jest taka, że jest to blisko drzewa. Blisko drzewa? Tu pewnie tu. Tutaj? No nie, wy naprawdę nie umiecie przejść tego bunkiera! No nie wiem, gdzie, co ty zrobiłeś? No klikajcie na wszystko, co idzie! W co? No klikaj! No klikam! Nie. What? Ej, coś było. Nie. Ej, działa. Jakie nienormalne! O. Czemu to jest lawa? Przeszedłem. Oła!
Dobra, zaczynam. Są jakieś drzwi. 1-1-2-2. 1-1-2-2. Co to jest? What? O co tu chodzi? O co tutaj chodzi? Jakąś tą trzeba mieć. Tu jest lawa. Czekaj. Dobra, ja wiem. W tej lawie? Czekaj, idź ty. Ty wejdź w te drzwi, a ja wejdę w tą drugą. Tu? Dobra, ej! Daję tu łóżko. Jednak się myliłem. Nie palę się! No nie. To nie jest lawa zabijająca. Nie, bo ja jestem miły. I nawet jakby był złodziej, to bym nie chciał, żeby wpadł do lawy zabijającej. No ja nie mogę, gdzie... Jesteś naiwny. Jak stąd wyjść? No tepnij. No czekaj, ale dobra, jakaś podpowiedź, o co tu chodzi? Ej, dobra, ja wiem. No przecież tutaj jest kot. No je... no co i... Naprawdę? No? Widzisz. Naprawdę? No? Takie proste? To po co tam te drzwi? O, nie! Nie, no co to jest? To jest mój największy wróg. Nie! Ale czemu tu nie ginie się? No bo... bo nie chcesz, żeby... Nie lubię. Co to? What? Co? Spójrz w górę! Wow! O. Lecimy! No. Oszukańcza trasa! Tak, i tutaj oczywiście jest Yeah! Ej! Ej! Widziałem bazę już chyba! Ta-da! To naprawdę koniec? Musicie przejść... No, co to jest? Przesuń się! O! Dobra. Tu nic nie ma! Gdzie tu iść? Co? No to jest wyjście, nie? Ej, zabudowałeś mnie! Nieprawda. Tak. No widziałem. No dobra, niech ci będzie, no. Tu. Nie, no to jest nienormalne. Co to jest za labirynt? No noobski taki. Jaki noobski? Nie wierzę. Z tych południ coś będzie. Może tak. Może jakaś podpowiedź. No nie, no przejdź labirynt, to już masz koniec. No gdzie jest koniec labiryntu? To nie ma końca. Nie, ej, dobra, Lolo zrobił... Nie da się stąd wyjść. Zrobił... Haker jaki załamany. Myślę, że będzie łatwo, a tu takie... Jesteśmy profesjonalistami. No właśnie, wy nie umiecie prostego labiryntu przejść? Nie, podpowiedź. Ja znam to rozwiązanie. Podpowiedź, bo to będziemy robili wieki. Że podpowiedź jest tam, gdzie była lawa. Co? Tylko gdzie była lawa. No to jest... Dobra, mam to miejsce. No tu jest lawa. No. No i co z tą lawą? No idź. Tu? No nie, na drugą stronę. Tu? Dobra, mam wyjście. Tu! Jednak nie mam wyjścia. Ja mam! Ja, o! A widzisz? Mam, a gdzie? Byłem tutaj. Krema tak dziwne. O, jest! Patrz, zbrojownia! Tak! Nawet drzewka! Są drzewka, ja mam może prywatny po moim bunkrze. Witam was w strefie. Co jest? Tutaj mamy spawnery świń, no właśnie. Jeść. Tutaj mamy... Ja nie mogę, to się da normalnie mamy żyć! Spawnery tego, a to mamy nieskończone źródło wody, tu beczki. Dobra, ten bunkier jest OP. To taki ten bunkier jest naprawdę ładny, jaki, no. Jaki bunkier? Wieśniacki bunkier. Nie, haker jest naprawdę dla ładny. Wieśniaków. Nie, mi się podoba, serio. Ja, dobra, idziemy do... Nie ma hakera. Idziemy nie do hakera. Idziemy do hakera teraz, nie chodźcie. Nie ma już hakera. I gdzie jest haker? Został ode mnie bana. O, wrócił! O! Koleś, dobra, tepajcie, co tu jest? Haker! No mówiłem wam, że nie będzie łatwo. Ja nie mogę, dobra, spawn point. Zamieniam się w powietrze. Dobra. O! Nie! Nie mogę, zaczyna się teatr. Czekaj, bo ja nie wiem. Opa. Dobra! Opa. No nie mogę! Opa. Przed śmiercią to było. Nie! Czekaj! A, goni mnie! Goni mnie! Prop hunt. Ej! Dobra. Czemu jedna strzała tylko, haker? No a ile ty byś chciał? A czemu tu jest kot? Skąd mam wiedzieć, jaki jest kod? No masz kod. Pisz 1, 2, 4. Spójrz w sufit. Książka u góry, Lolo! To.
Książkę weź. Jak? No normalnie, skocz po nią, ja złapię. No czy ty jesteś normalny, widzisz, ja umiem skakać? Dawaj, skocz po nią, no. No a po co ci strzała? Dawaj. Aha! Ja nie mogę! Ej, gdzie to? Haker! Bo haker nawet, haker nie wie co się stało. Nie przewidziałem takiego scenariusza. Haker, podawaj kod. Haker nie pamięta kodu. Trzeba wypalić drzwi. Haker nie pamięta kodu do drzwi nawet. Nie wiem. Trzeba wypalić drzwi. Dobra, o nie, topię się. Tu na dół, tu na dół, tu na dół. Dobra, haker to jest król, nie? Ej, co? O, tu jest jakiś papier. 8, papier 8. Dużo drzwi. Poczekaj, mam papier 8. Co to z menu? Papier 8? No. Czyli 8 drzwi. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj, dawaj do lawy. To chyba nie to. Ale... nie mogę. To. Czekaj. No ale może z drugiej strony 8. No sprawdzam najpierw klikaniem, czy coś jest. 4, 5, 6. Ale tu się powinno dać. 7, czekaj, czekaj! Haker, 8. Co trzeba zrobić? Musicie pomyśleć. Trzeba przy. No. 1, 2, tu 3. Tu trzeba przejść? 4, 5, 6, 7, 8. To są 8, chodź. Jednak nie. Ale to spróbowałem. Jest, tak przeskoczyłem! Co? Przeskoczyłem po prostu. Czemu to jest dziura? Tu jest zejście. Tego nie było. O, o, o! Tego nie było. Ty, dobrze idziemy? Chyba tak. Patrz, nie wiem. Drzwi. Ten bunker jest jakiś zepsuty. Nie, drzwi. A, tu... O! Jest, co to są za rzeczy? Gdzie ty jesteś? O nie, udało wam się. Nie mógł. Ej. No dobra, udało wam się przejść. Oh my god, dobra, ten haker... To był największy lamus, widzę. Ja chcę go spotkać jeszcze. Ja bym chciał tego hakera jeszcze kiedykolwiek spotkać, może, naprawdę. A może zaprosimy go na papilonowo? O. I zrobimy pranka on na się, chłopakach. To on się wydaje niby zły, a niby dobry, mam wrażenie takie. On jest taki młody haker, który się nie umie hakować. Tak, i tak, no. Pranka na chłopakach, że on jest potężnym hakerem. Tak, widzowie, to jest jakiś młody haker, serio. Jeżeli chcecie więcej odcinków, dawajcie znaka, subskrybujcie kanał i pa.